Cześć, witam Ciebie. Jest mi bardzo serdecznie Ciebie tu gościć i chciałabym dzisiaj pomówić na temat, na który ze mną nikt nie rozmawiał, kiedy byłam nastolatką czy młodszą dziewczynką, ani też starszą. Musiałam sama wyszukiwać sobie informacje na ten temat. Ale zacznę od anegdoty. Jakieś 1,5 roku temu, może 2, pamiętam, że moja znajoma przesłała mi post z grupy Ujowa Pani Domu i celowo. Pomijam głoskę H w wyrazie, bo algorytm. Ale każdy wie, o co chodzi. I grupowiczka napisała posta, w którym podzieliła się swoim jakże traumatycznym, przezabawnym doświadczeniem. Oto grupowiczka siedzi sobie ze swoim mężem, oglądają telewizję. Do pokoju wchodzi ich córeczka, która ma jakieś 5 czy 6 lat i dzierży w dłoni wibrator. Przezroczysty, fioletowy wibrator, który ma w środku zatopione takie drobinki brokatu i jakichś perełek. I owa córeczka krzyczy: Mamo, zobacz, znalazłam róg jednorożca. Post zebrał niesamowite reakcje. Sytuacja niezwykle zabawna i myślę, że stanowiła też niezłe wyzwanie dla rodziców. Mam nadzieję, że dziewczynka dostała tak naprawdę nic poza neutralną reakcją. Ale chciałabym tym samym przejść płynnie do tego, o czym chciałabym dzisiaj pomówić. O zabawkach erotycznych. Tak czy nie? Za i przeciw? Dobre to, czy to niedobre? I chciałabym powiedzieć w 100% tak lub w 100% nie, ale jak zwykle wszystko zależy od intencji i to jest i tak, i nie, w zależności od tego, z czym wychodzimy i po co mamy to robić. Jeden z moich ulubionych wokalistów rockowych polskiej sceny muzycznej, Titus Pukacki, powiedział, że gdyby małpy wymyśliły alkohol, to widzielibyśmy pijane pawiany. Ale nie wymyśliły, więc widzimy pijanych ludzi. Po czym dodał, wszystko jest dla ludzi, ale trzeba to robić z głową. I tak samo jest ze wszystkim innym. Czy to jest internet, czy to są zakupy, czy to są miejsca, które wybieramy sobie na wakacje, czy to jest forma spędzania wolnego czasu, czy to są hobby, pasje, czy zabawki erotyczne. Wszystko zależy od tego, z jaką intencją wychodzimy. Jedno poważne przeciw, jakie zawsze w moim dorosłym życiu czułam, to to, że takie rzeczy jak wibrator, o ile mogą pięknie urozmaicić nasze życie erotyczne, o ile mogą wprowadzić dużo pikanterii, mogą dać nam nowe doznania w zupełnie nowy sposób. O tyle one mają jedną zasadniczą i wadę, i zaletę pod tym względem, bo widzicie, nasze dłonie, nasza skóra, nasze klatki, nogi, nasze plecy, nasze genitalia, one tak nie drgają i nie w takich trybach, nie z taką intensywnością, nie tak długo. Nic tak nie robi. W ludzkim ciele. I z jednej strony to jest fajne urozmaicenie, bo właśnie jest coś takiego, co drga i wprowadza taką rozkosz, taką dziką, nagłą rozkosz. O tyle z drugiej strony ta rozkosz jest takim miejscem, w którym się trochę ciało wpycha. Więc jeżeli w orgazm jesteśmy wpychani, to odczucie ma bardziej charakter fizjologiczny. I to dalej, to nie jest nic złego i to nie jest nic dobrego. Zależy od intencji, bo jeżeli to jest element gry miłosnej, element tylko, jakaś forma urozmaicenia, jedna na kilkanaście różnych zabaw erotycznych, jakie mamy w łóżku, samochodzie, czy na łonie natury, czy gdziekolwiek indziej, o tyle to jest ok. Ale jeżeli to jest jedyna forma, jedyna forma, dzięki której możemy osiągnąć rozkosz, to tu jest trochę już problem. Dlaczego? Bo jeżeli chcielibyśmy się nauczyć, w jaki sposób ją czerpać i dawać właśnie poprzez dłonie, poprzez język, który nie wysyła takich wibracji z taką intensywnością, to czeka nas długa droga czasami. I mówię z perspektywy kogoś, kto rozmawiał z wieloma ludźmi i prowadził wielu ludzi jak dotąd, wśród których część faktycznie miała z tym problem. I to nie jest łatwy proces, często bardzo nieprzyjemny i wymaga ogromnej odwagi i determinacji, żeby odstawić takie przyrządy i skupić się na tym, co może dać coś, co nie wywołuje tak wysokiej stymulacji. I w takim układzie, jeżeli połączymy to wrażenie tej silnej stymulacji z jedyną
metodą na to, jak osiągnąć spełnienie, orgazm i rozkosz, to może prowadzić do uzależnienia, do takiego samego mechanizmu, jaki wywołuje się, kiedy uzależniamy się od alkoholu, od narkotyków, od zakupów, od fitnessu, od pracy. I to nie jest łatwo zostawić uzależnienie. To nie jest łatwo zostawić nawyk, który jest tak silny, który jest też kompulsywny. Ale jeżeli bierzemy taką zabawkę po to, żeby urozmaicić nasze pożycie, żeby przekonać się, jak to jest, kiedy bawimy się czymś takim, żeby sprawdzić, jak się wtedy czujemy, żeby wprowadzić jakąś nową zabawę, jakiś nowy element, to jest całkowicie okej. Mam w szufladzie też parę zabawek i używam ich od czasu do czasu i to jest całkiem przyjemne, ale powiedziałabym szczerze, że to jest raz na 20-30 razy, jak się kocham. Także powiem szczerze, że ten element wpychania w rozkosz, po to, żeby osiągnąć przyjemność z punktu widzenia fizjologicznego, to jest w porządku, jeżeli to jest raz na jakiś czas, jeżeli to jest z głową, bo mamy takie ciśnienie, bo czasami tak po prostu jest. I trzeba je po prostu spuścić, żeby się zrelaksować, żeby się otworzyć na coś więcej. To jest w porządku, ale jeżeli to jest jedyna droga, jedyna forma osiągania przyjemności, najwyższej formy przyjemności, to już nie jest ok. To już nie jest ok, bo to warunkuje, a nie lubimy być warunkowani, prawda? Parafrazując tak na sam koniec, Esther Perel, jedną z moich wielkich, wspaniałych mentorek, erotyzm jest strefą, w którą się wchodzi, w której się jest. To nie jest coś takiego, co się robi. Puk, puk i koniec. Erotyzm jest czymś znacznie więcej. To jest cały ten czas pomiędzy jednym orgazmem a drugim. Cały ten czas, więc to jest przestrzeń, w której się przebywa i w którą wchodzi się głębiej. To nie jest parę technik, parę pchnięć, parę zabawek, parę jakichś pozycji lub jakichś wskazówek, co i jak, żeby ona, co i jak, żeby on. To jest coś znacznie więcej i nie dotyczy tylko genitaliów. Tymczasem bardzo często skupiamy się właśnie na tym. Zabawki erotyczne są przeznaczone właśnie w 90% na te rejony naszego ciała. I bardzo bym nie chciała, żeby ta przestrzeń, jaką jest erotyzm, w której możemy się zmieniać, doświadczać nagimi, nie tylko z ubrań, ale i emocjonalnie, i naprawdę bezbronnymi. Bardzo bym nie chciała, żeby ta przestrzeń była zakłócona czymś, co tak naprawdę stoi pomiędzy dwojgiem ludzi, ale też pomiędzy tobą i tobą. Tobą samym, tobą samą i tobą samą, tobą samym. Bo bierzmy pod uwagę, że każda relacja oparta jest na tym, w jaki sposób wygląda nasza relacja z nami. Erotyzm. Relacje erotyczne, relacje oparte na przyciąganiu fizycznym, na pielęgnowaniu przyciągania fizycznego, one są najbardziej zsynchronizowane właśnie z tym, jak wygląda nasza relacja z nami. Na tyle, na ile pozwalamy sobie sami, na tyle, na ile pozwalamy sobie sami, na tyle pozwalamy naszym partnerom. Tak więc warto dbać o to, żeby ta przestrzeń była zawsze oczyszczona i zawsze po prostu otwarta na zabawę, na doświadczanie, na to, żeby transmutować te emocje, z którymi wchodzimy, w coś, co jest potem dla nas dobrą, słuszną, ładującą energią, wspaniałą przygodą. Bo można. Tak odważnie, jak jesteśmy w łóżku ze samymi sobą i z ludźmi, z którymi mamy przywilej dzielić tę przestrzeń, tak odważni potem jesteśmy w relacjach z dziećmi, z naszymi rodzicami, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi przełożonymi, z naszymi podwładnymi. Ta sama odwaga potem tak pięknie manifestuje się na zewnątrz. I zauważam to bardzo wyraźnie w moim życiu i też w życiach ludzi, z którymi pracuję, w życiach ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia. Jak pięknie wzrastają, jak bardzo zwiększają się ich zarobki. Jak zmieniają się ich relacje, jak bardzo wysokojakościowe się stają. Więc od zabawek erotycznych aż do takich pięknych konkluzji. Zabawki erotyczne, tak czy nie? I tak, i nie. Używajmy ich z głową. Używajmy ich z głową, jak wszystkiego.
Jeśli spodobała Ci się treść, zapraszam Cię po więcej. A tymczasem życzę Ci przyjemnej zabawy, dobrego dnia lub nocy i widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia, do usłyszenia.